Szanowni Państwo, po mitach i po mobbingu czas na największego z potworów, czyli potwora gender. Zapraszam na scenę trójgłowego potwora, czyli Agnieszkę Graf, Elżbietę Korolczuk i Kingę Dunin. A spotkanie odbędzie się wokół książki Kto się boi gender? Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam przedstawić moje rozmówczynie, autorki książki Kto się boi gender, Agnieszkę Graf, Elżbietę Korolczuk. Obie panie są naukowczyniami i pracują w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Elżbieta też współpracuje stale ze szwedzkim uniwersytetem, którego nazwy nie umiem wymienić. Ale na pewno Elżbieta wie z jakim. Tak, z Södertörn. Aha, no tak, to pewno też nie umieć. I teraz tak, jeżeli powiedziałam, że naukowczynie, to boję się, żeby ktoś się nie przestraszył, że na przykład to jest taka strasznie naukowa książka. Dla miłośników teorii, porządku i wcześniejszego zapoznania się z wszystkimi możliwymi definicjami, jest rozdział pierwszy, można go tak sobie przejrzeć, bo potem przechodzimy do części, która jest wielką wyprawą do świata antygender, niesamowicie ciekawą. Nie nazwałam tego może reportażem, ale no, jest to egzotyczna wyprawa, która na pewno po prostu będzie dla Państwa bardzo interesująca i namawiam do jej odbycia. I to, co... Najpierw mnie, przeglądając tą książkę przed tym spotkaniem, nagle uświadomiłam sobie, że czegoś tam brakuje. Mianowicie brakuje definicji gender. Co to jest właśnie ten gender, którego ktoś się boi? Ta definicja się pojawia, ale w sposób bardzo specyficzny. Obiecałam koleżankom, że na początku wymyślę jakąś anegdotę, więc to będzie może no, taka tam sobie anegdota, ale pewnego razu brałam udział w panelu w bardzo szacownej instytucji z bardzo szacownymi panami i nagle jeden pan, bardzo szacowny profesor socjologii powiedział, ale to jest oczywiste, że nierówności między kobietami i mężczyznami mają źródła biologiczne. Na co ja powiedziałam, wie pan, nie chcę się z takim ważnym profesorem kłócić, ale jak już mam cierpieć z powodu biologii, to wolałabym cierpieć w Szwecji, a nie w Afganistanie. I myślę, że to trochę nam podpowiada, czym jest gender oraz, że on naprawdę jest. Że to jest coś takiego, sprawdziłam w Wikipedii, to nie jest najlepsze źródło, ale mamy je pod ręką, że ten termin pojawił się w roku 1955. I w zasadzie no nie jest to nic nowego. Jest to właśnie taka oczywistość. Oczywistość, że lepiej być jednak na przykład właśnie kobietą w Szwecji, a nie w Afganistanie i że z pewnością nie wynika to z biologii. Myślę, że to jest taki ten typ definicji, który może nam wystarczyć, ale mówi nam o pewnym fakcie, takim fakcie, któremu trudno zaprzeczyć, z którym trudno się nie liczyć, po prostu on jest. Więc tym dziwniejsze jest powstanie antygender, bo co to jest, że fizyka jądrowa, anty prawo Archimedesa, nie wiem co anty, bo... A temu akurat bardzo dużo poświęcacie czasu, bo nie przypominając nam, czym jest gender, zakładając może, że od 1955 roku to już wiemy, na początku odpowiadacie na pytanie, jak gender definiują antygenderyści. Czyli w jaki sposób definiują to, co nam się wydaje może oczywiste i do nas pokazania palcem, że oto istnieje,
Ale oni jakoś to inaczej rozumieją. Jak? To ja też zacznę od anegdoty. W ogóle książka się zaczyna od anegdoty, dosyć dla mnie takiej jeszcze traumatycznej do dziś, jak to wspominam, ale to Państwo sobie przeczytacie, to jest od razu w pierwszym akapicie. Jak no, zostałam zaatakowana dość, no, wydawało się wtedy, że niebezpiecznie przez antygenderystów, ale anegdota, którą chciałam opowiedzieć, dotyczy karuzeli. Otóż w 2013 roku moje dziecko miało lat 4 i bardzo lubiło karuzele, a dzieci strasznie na siebie wrzeszczą na karuzelach. I ja, podsłuchując te rozmowy, pilnując, żeby nie spadli, zauważyłam, że używają dziwnego słowa. Wrzeszczą mianowicie do siebie: ty genderze. Myślałam, że nie dosłyszałam, ale sprawdziłam i rzeczywiście w 2013 roku na Saskiej Kępie dzieci wrzeszczały na siebie nawzajem: ty genderze, i to była obelga. I to był jeden z tych impulsów, które spowodowały, że zajęłam się tym tematem. I jest to w jakimś sensie, tak jak Kinga mówisz, temat przejęcia pewnego terminu, który bardzo długo wydawał się bezpieczny i oczywisty, przez bardzo agresywne środowiska, niekoniecznie już czterolatków, tak bym to określił. Tak, ja... No właśnie jeszcze, że wydaje mi się, że na początku, jak się pojawiły te ruchy antygender i w ogóle to wszystko, to całe banie się gendera, myśmy z taką niesłychaną naiwnością tłumaczyły ludziom, co to jest gender. Bardzo przepraszamy, pomyliliście się, to jest płeć społeczno-kulturowa, ona istnieje, tu są przykłady. I tak się wpuściłyśmy w takie trochę maliny, bo z tego nic kompletnie nie wynikało, z tego naszego tłumaczenia. Bo oni wiedzieli lepiej, co to jest gender. Ja pamiętam taką akcję, którą zrobiła Feminoteka, i to był taki ciastek, nie wiem, czy kojarzycie, z takich jakichś bajek, czy tam jakiegoś filmu animowanego, gdzie ciastek miał opowiadać o tym, co to znaczy gender. To znaczy, że ciastek nie ma płci, ale można mu pewną płeć nadać, jeżeli zaczniemy z nim gadać o tym, jaka jest jego kondycja społeczna. Ale myśmy tak naprawdę zajęły się kwestią antygendera, chyba najpierw z takim poczuciem, że to jest kolejny wykwit typowo polski, to znaczy, że w Polsce mamy po prostu taki typ, powiedziałabym, splotu pomiędzy polityką a kościołem, że ataki na gender, cokolwiek by on miał znaczyć, są po prostu kolejną odsłoną tej wojny, kolejną odsłoną tej strategii i tego ataku na równość płci, na równość grup mniejszościowych i tak dalej. I dopiero po jakimś czasie, po roku, dwóch, jak zaczęłyśmy gadać z osobami z różnych innych krajów, zaczęłyśmy obserwować to, co się dzieje w innych krajach, we Francji, w Hiszpanii, w Rosji też, w Ukrainie i tak dalej, to zrozumiałyśmy, że to nie jest ani lokalne, ani specyficznie polskie, ani koniecznie powiązane tylko i wyłącznie z Kościołem katolickim, tylko że to jest pewna nowa strategia ruchów ultrakonserwatywnych, fundamentalistycznych i prawicowych na to, żeby budować wizję wroga. I gender, taki właśnie niedookreślony, bo ten gender to może być aborcja, to może być cywilizacja śmierci, to mogą być ci geje z Berlina, którzy przyjeżdżają i po prostu deprawują nasze dzieci, każąc chłopcom ubierać się w sukienki. A to są wszystkie takie elementy, które nadają temu pojęciu takiej emocji, lęku, zagrożenia, poczucia, że dzieje się coś strasznego, że jakaś katastrofa następuje, że jest jakaś grupa i to są właśnie genderystki i geje, właśnie szczególnie z Berlina, i różne dziwne osoby, różne elity, które próbują zmienić świat. I w związku z tym to, co mówią prawicowi politycy i fundamentaliści religijni różnych maści, to jest: musimy się zmobilizować, musimy dać im odpór, ponieważ jeszcze chwila, a nie będzie już świata, jaki znamy, nie będzie dzieci, nie będzie rodzin. Musimy po prostu walczyć o normalność. I to jest trochę ten sposób opisywania kategorii gender, którą my się zajmujemy i którą opisałyśmy, przeanalizowałyśmy w książce. No, takie, za przeproszeniem, puste znaczące. Trochę tak, ale ono nie jest do końca puste, ponieważ tak naprawdę, jak rozmawiamy o tym też dzisiaj, to myślę, że i patrząc na to, jak te kampanie antygenderowe się rozwijają w różnych krajach, to bardzo wyraźnie widać, że naprawdę wielu właśnie fundamentalistów religijnych czy skrajnych prawicowców występuje przeciwko w ogóle wizji tego,
że płeć jest jakimś konstruktem, tak? Czyli że płeć nie jest po prostu nam dana od Boga czy od natury, nie jest czymś, co się niezmiennie odtwarza w różnych systemach ekonomicznych, politycznych, społecznych, tylko że to jest coś, na co my mamy wpływ, co jest niebinarne koniecznie, co jest płynne, co jest negocjowalne, co się zmienia. Ten pomysł, że my możemy kształtować swoją własną ścieżkę, także w sferze tożsamości, seksualności, reprodukcji, jest czymś, co tą grupę ludzi bardzo przeraża. Ale można też w drugą stronę na to popatrzeć, to znaczy nie dlaczego oni się boją gendera, tylko po co oni się boją gendera. I dla mnie takim olśnieniem, bo myśmy dość długo się tym tematem zajmowały i na różne sposobyśmy o nim pisały, zanim ta książka powstała, to były właśnie te międzynarodowe spotkania z osobami, które się zajmowały badaniem radykalnej lub populistycznej prawicy w różnych krajach. I dla mnie takim olśnieniem było uświadomienie sobie, że to są ruchy polityczne, które jakieś 10 lat temu, może 15, zależy od kraju, przestały być otwarcie rasistowskie. Po prostu to przestało chodzić. I to w to miejsce budowania nienawiści przeciwko osobom inaczej wyglądającym czy skądinąd pochodzącym. Myślę, że w Polsce antysemityzm był takim uprzedzeniem. Ono zresztą teraz wraca. Ale to są uprzedzenia, lęki i takie punkty do mobilizacji nienawiści, które zastąpił antygenderyzm. Ponieważ antygenderyzm wykorzystuje pozorną neutralność tego tematu. To znaczy, jak się powie, że wszystkiemu winni, i tutaj, nie wiem, Żydzi czy przybysze z innego kraju, no to już jesteśmy na jakiejś wojnie i mogą być racje różnie rozpisane. Ale jeżeli mówimy, że jesteśmy obrońcami tradycyjnej rodziny, albo w ogóle jeszcze bardziej neutralnie, bronimy dzieci, albo pytamy, jak w tej ostatniej kampanii, która nas wszędzie otacza, a nawet powiedziałabym osacza, gdzie są te dzieci, tak? Tęsknimy za dziećmi. To w pierwszym odruchu osoby niezorientowane w tym, że to jest część jakiejś walki politycznej, po prostu będą do nas pałać sympatią. I myślę, że na tej strategii, bo my analizujemy, jak te kampanie działają strategicznie do mobilizowania elektoratu, na tej sympatii dla dzieci i rodziny jechały przez ładnych kilka lat skrajnie prawicowe partie w całej Europie. Więc jakby mechanizm polega na tym, że te partie wchodzą w sojusz z ruchami antygenderowymi, które są międzynarodowe i nie są partiami politycznymi. Przykładem takiego sojuszu z naszego podwórka jest oczywiście Ordo Iuris i PiS, albo może bardziej Solidarna Polska. Tak? To nie jest tak, że Kaczyński się zapisał do Ordo Iuris po to, żeby wypowiadać się tak, jak ostatnio się wypowiada na temat rzekomej skłonności do zmiany płci 3 razy dziennie genderystów. To raczej jest tak, że on pożycza sobie od Ordo Iuris język, oni wytwarzają ten język, dają mu przestrzeń za pomocą rozmaitych swoich kampanii, a PiS i w ogóle prawicowe partie w różnych krajach wykorzystują te hasła, te zbitki pojęciowe, te skojarzenia właśnie w swoich kampaniach politycznych. I to rzeczywiście, jak to się dzieje w jednym miejscu, to możemy się temu dziwić, możemy się tym brzydzić, możemy się zastanawiać, skąd to się wzięło. Jak to się obserwuje w kilku krajach jednocześnie, to podobieństwa są uderzające. W Hiszpanii Vox, we Francji Marine Le Pen, we Włoszech bracia Włosi, a wcześniej bardziej Lega. I jest to jakoś fascynujące, że nagle w całej Europie tym tematem, wokół którego ogniskuje się populistyczna i skrajna prawica, jest właśnie temat gender. Znaczy, to rzeczywiście jest tak, że głównie koło tych tematów rodzinno-genderowo, płciowo i tak dalej to się ogniskuje. Czy to jest jakiś dodatek jednak do innych szerszych ideologii? Czy to nie jest tak, że w tej chwili jednak to jest tylko jedna z twarzy populistycznej prawicy, która ma też inne, to też pewno zależy od tego, gdzie i kiedy. Na przykład jak to się łączy z całym tym nurtem antyimigranckim, który wydawałoby się po prostu jest inny, nie dotyczy
ani płci, ani nierówności płci, tylko zagrożenia z zewnątrz. Łączy się bardzo. Łączy się bardzo i to my pokazujemy w książce na przykładzie, bo właściwie analizujemy tam głównie ten polski kontekst, ale też odwołujemy się bardzo często do różnych przykładów kampanii na przykład we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Szwecji, żeby pokazać, jak bardzo elastyczna to jest strategia. Jak można tym genderem manipulować, jak go można wyginać, że tak powiem, w różne strony. I w zależności od kontekstu używać albo takich, powiedziałabym, argumentów no, wprost na przykład rasistowskich. Tak? W Polsce, jak Kukiz mówił w 2015 roku, że musimy bronić Polski przed zalewem imigrantów, ponieważ oni po prostu będą napadali na nasze kobiety, je gwałcili i tak dalej, i tak dalej. To jest też opowieść o gender. Tak? To jest opowieść o tym, że my jesteśmy, że my się musimy bronić przed barbarzyńcami, którzy nie znają pojęcia równości płci. Tyle tylko, że w Polsce o wiele wyraźniejszy jest taki motyw, powiedziałabym, wprost rasistowski, to znaczy mówienie, ci ludzie nie są równi nam, w sensie takim, nie są tak samo ludźmi jak my, podczas gdy w takich krajach jak Szwecja czy Francja ta opowieść jest o wiele bardziej subtelna, to znaczy tam mówi się o tym homonacjonalizmie czy femonacjonalizmie, to znaczy, nie wiem, szwedzcy demokraci, czyli partia prawicowa w Szwecji powiedzą, no my jesteśmy po prostu super równościowym społeczeństwem, nie mamy w ogóle żadnych problemów już w naszym kraju z przemocą wobec kobiet czy przemocą wobec mniejszości i musimy chronić to, co mamy, bo jak przyjadą ci ludzie, którzy są, nie wiem, brązowi, czarni, są z Afryki na przykład, to na pewno oni po prostu zniszczą naszą równość i zaatakują nasze kobiety i zabiją naszych gejów, mówiąc krótko, tak? Może ja dam przykład. Kiedy pierwszy raz na to trafiłam, to szczerze mówiąc osłupiałam. Nie wiem, czy państwo pamiętacie orędzie Lecha Kaczyńskiego, w którym on ostrzegał przed, to była wtedy Lizbona chyba, traktatem lizbońskim i pokazywał gejów, którzy potem się zresztą okazali amerykańskimi gejami, a nie europejskimi. Mniej więcej w tym samym czasie. I chrześcijanami. I tak, i katolikami. To była w ogóle bardzo ciekawa historia, którą ja śledziłam. Ale w tym samym czasie w Holandii imigranci z krajów muzułmańskich byli poddani takiemu testowi, że musieli oglądać filmiki, na których podobno na łące, nie widziałam tych filmów, ale w każdym razie całowali się mężczyźni. I teraz biletem wstępu do Holandii dla muzułmanów było wykazanie się brakiem homofobii. Co ciekawe, jak się miało 10 tysięcy euro, to było się z tego testu zwolnionym. I ja się zastanawiałam wtedy, na czym to polega, że Polska się broni przed przybyciem gejów z Holandii, a Holandia się broni przed przybyciem homofobów, prawda, no, z Syrii, Afganistanu czy skądś tam. To są te różne konstelacje, różne układy, w których właśnie gender łączy się z tematyką migracji. I zawsze wniosek jest ten sam, trzeba zamknąć granice. Po prostu te rozmaite lęki wokół płci są wywoływane po to, żeby racjonalizować ksenofobię. Ale jest jeszcze jedna opowieść, która wydaje mi się, że w Polsce odegrała kluczową rolę. To jest opowieść o tym, że zachodni gender, czyli ten gender, który nas kolonizuje, ta rama kolonialna to było jedno z naszych ciekawszych, myślę, odkryć, że to się ciągle powtarza. Gender przyjeżdża do Polski i psuje naszą kulturę. To jest ta opowieść. Ale teraz po co on ją psuje? Otóż po to, żeby nasi mężczyźni stali się słabi, zniewieściali, nasze kobiety natomiast zostają feministkami i wtedy nie rodzą się dzieci. I to jest odpowiedź na to pytanie z tego plakatu, gdzie są te dzieci. No, w pewnym sensie porwał je gender, tak? Porwała je ta zachodnia cywilizacja, która zepsuła nas i efektem tego jest depopulacja. Ale poczekajcie, to jeszcze nie jest koniec tej historii. Dalszy ciąg jest taki, że my zniewieściali, sfeminizowani, no w ogóle zupełnie zepsuci przez zachodni gender, nie jesteśmy się w stanie bronić przed czym? No przed falą uchodźców. I to nie jest nigdy opowiedziane tak, jak ja to teraz opowiadam dokładnie wprost,
Ale jak się ogląda memy produkowane przez prawicę, jak się ogląda właśnie te plakaty, zestawiając je ze sobą, no po prostu z tego na słuchu wychodzi pewna opowieść. Jest to opowieść spiskowa. Gender narusza nasze granice po to, żeby następnie wpuścić do nas obcych. Więc tak to się łączy. Zawsze ten w dyskursie pojawiający się zarzut wobec tej drugiej strony reprezentującej gender, wy chcecie wpuścić obcych. Chcielibyście ich tutaj, żeby oni tutaj przyjechali. Więc rzeczywiście to jest jakby to zakończenie takie ostateczne tej opowieści. Jeszcze następna rzecz, o którą chciałam zapytać, to o stosunek do przemocy, no bo w tym podziale antygenderowcy są nadal przeciwnikami konwencji antyprzemocowej. Właściwie dlaczego? Jak to się z tym wszystkim wiąże? Ja myślę, że oczywiście wytłumaczenia takie oficjalne są takie, że jest to konwencja, która jest nieskuteczna, niewłaściwa, jak to opisał jeden z polskich ministrów, ona jest koniem trojańskim tak naprawdę, który tylnymi drzwiami wprowadzi nam właśnie konieczność zdefiniowania się jako osoba niebinarna albo nie wiem, właśnie robienie z chłopców gejów za pomocą jakichś antydyskryminacyjnych działań. Więc tutaj jest cała masa różnych wytłumaczeń, które w zależności od tego, czy mówimy o Polsce, czy mówimy o Unii Europejskiej, czy mówimy o jakimś innej przestrzeni, one są jakby tak się pojawiają i są używane w sposób bardzo elastyczny. Natomiast tak naprawdę to, o co chodzi, to są dwie rzeczy. Znaczy jedna rzecz, której moim zdaniem, której się przeciwstawiają antygenderyści, to jest założenie równości, po prostu, tak? Bo jak myślimy o tym, czym jest patriarchat, w sensie takim też codziennym, to on jest założeniem po pierwsze, że godzimy się na nierówność, że nierówność jest naturalna, że nierówność między kobietami a mężczyznami i dziećmi oczywiście, i przyrodą, tak? Czyli zwierzęta są oczywiście gdzieś na końcu tej hierarchii, jest usprawiedliwiona i że jeżeli naruszymy tą hierarchię, jeżeli spróbujemy zbudować społeczeństwo, świat w ogóle, który będzie oparty na równości, na braku kontroli jednych nad drugimi, to czeka nas chaos, tak? I to jest troszeczkę o tym opowieść, tak? Znaczy o tym, że musimy bronić się przed jakimiś strategiami, czy na przykład konwencją antydyskryminacyjną, bo teoretycznie ona nie działa i nie jest potrzebna. I zawiera słowo gender. Ale przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem to jest obrona patriarchatu w takiej jego najbardziej nagiej formie, która po prostu usprawiedliwia przemoc. I to, co jest ciekawe tutaj, to, że antygenderyści jednocześnie ustawiają się zawsze w roli kogo? No ofiar, tak? No oni są ofiarami przemocy ze strony feministek, ze strony gejów, ze strony edukatorów seksualnych, ze strony Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. I co oni robią? Oni nie atakują, oni się zawsze bronią, tak? Czyli to jest taki moment, w którym dużo jest na ten temat analiz takich, które patrzą na ultraprawicę, czy taką skrajną prawicę, które pokazują ten taki moment, kiedy opowieść o tym, że my jesteśmy zagrożoną mniejszością albo nawet zagrożoną większością, powoduje, że przemoc staje się usprawiedliwiona jako obrona własna. I to jest bardzo niebezpieczny moment. To jest ten moment taki, który zobaczyliśmy podczas parady w Białymstoku. Tak, w moim mieście zresztą rodzinnym. Ten moment, w którym przekonanie o tym, że ktoś nam zagraża, staje się usprawiedliwieniem do tego, żeby tą osobę zaatakować, żeby tą osobę zlikwidować fizycznie, żeby zgodzić się na to, że przemoc jest narzędziem politycznym. Właśnie następne pytanie moje miało dotyczyć przemocy. Trochę na nie już odpowiedziałaś. Na przykład użyłaś przykładu Parady Równości w Białymstoku zaatakowanej właśnie w obronie, ale też mamy przed oczami dwa takie obrazy, na przykład warszawską Paradę Równości, gdzie idzie mnóstwo młodych ludzi, tańczą, jest ogólnie, wszyscy się kochamy i potem mamy na przykład 11 listopada i Marsz Niepodległości, który w wielu swoich
Znaczy nie idźmy w stereotypy takie, co tak różnie tam bywa, ale też spotykamy tam się z takimi spektaklami, które gloryfikują przemoc. Te tupiący krok, hasła agresywne. To jest dla mnie to są obrazy, które budzą we mnie lęki, które kojarzą się z przemocą. To z kolei kojarzy się z pewnymi rodzajami definicji faszyzmu, jako właśnie dokładnie potrzeby i usprawiedliwiania przemocy. To widać też w takich sytuacjach, w których które mogą się nie kojarzyć z przemocą, ale które są różnicą między pewnymi projektami społeczno-politycznymi, prawicowymi, populistycznymi, niedemokratycznymi, a liberalno-demokratycznymi. W tym sensie, że jeżeli idzie marsz Parada Równości, to ona domaga się rozszerzenia katalogu praw. Dajcie nam też prawa. A jeżeli idzie marsz Niepodległości, to on mówi, zabierzcie im prawa. Ograniczcie ją. To jest w gruncie rzeczy przemoc na poziomie, nie wiem, systemu prawnego. Czy w ogóle związki tego wszystkiego z przemocą i faszyzmem? To jest to pytanie. No, my nie używałyśmy słowa faszyzm w tej książce, ale myślę, że gdybyśmy ją kończyły nawet pół roku później, to byśmy pewnie już zaczęły go używać, bo ewidentne jest to, że ten, zwłaszcza w takich swoich twardych, spiskowych wersjach, antygenderyzm czerpie z faszyzmu i że opisy faszystowskich ideologii z lat 30. w ich wymiarze właśnie genderowym, ten kult twardej męskości, homofobia granicząca właściwie z taką paniką wokół homoseksualizmem własnego ciała. Mi się wydaje. No i z homoseksualizmem też. No myślę tutaj o tych męskich fantazjach te Welajta, że to nie są analogie, to jest po prostu to samo, to tam jest. Natomiast ja myślę, że to warto na to spojrzeć troszkę z większego dystansu już teraz, bo te kampanie, one już się przetoczyły. Ja myślę, że to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to już są po prostu kampanie w dość otwarty sposób faszystowskie albo faszyzujące. To znaczy, oni już się nie kryją specjalnie z tym, ani z antysemityzmem, ani właśnie z takim otwartym rasizmem. Już te kampanie w jakimś sensie spełniły swoją funkcję takiego rozmiękczania terenu. Ale jak na to spojrzeć z większego dystansu, właśnie takiego jak ty przed chwilą, to ja bym dodała do tego to, że ludzie, którzy maszerują w marszu równości, w marszach niepodległości, oni są przekonani, że hierarchia jest konieczna, nieuchronna i że trzeba ją podtrzymywać, bo też w jakimś sensie jest krucha. I w związku z tym ich wyobrażenie o normie jest jednocześnie wyobrażeniem o hierarchii. Natomiast ta współczesna wrażliwość genderowa, która zresztą w międzyczasie się bardzo poszerzyła. Ja pamiętam moje zdziwienie 2 lata temu w Sokółce, to jest daleko, daleko na Podlasiu, zauważyłam dziwny trend, mianowicie młode dziewczyny chodzące z tymi torbami tęczowymi. No i tak pierwsza myślałam, no może tu jest taki sklep z tymi tęczami, ale nie, to były dziewczyny, które chodziły trzymając się za ręce, po prostu. Lesbijki albo dziewczynki, które po prostu chciały coś zademonstrować w ten sposób, naprawdę w niewielkiej i bardzo konserwatywnej miejscowości. W 2012 roku, kiedy zaczynały się te kampanie, to by było nie do pomyślenia. To znaczy, po tamtej stronie homofobia jest dużo ostrzejsza niż była, a po naszej stronie gotowość i otwarcie na różne formy seksualności, tożsamości jest też dużo większa. I to się stało jakby dwa światy wartości, dwa typy wyobraźni, no, które są ze sobą w bardzo głębokim konflikcie, starciu. I to nie jest tylko starcie dotyczące gendera, tylko w ogóle tego, jak świat ma wyglądać. Dlatego pytasz się mnie, czy gender jest jednym z wątków, czy głównym. No my uważamy, że jest głównym, w tym sensie, że na planie gender rozgrywa się ta debata, która 2 pokolenia temu rozgrywała się na innym planie. Wtedy się mówiło właśnie o rasizmie bardziej. A teraz naprawdę bardziej się mówi o gender. I jak to, co się w Stanach wydarzyło ostatnio wokół aborcji, tam to naprawdę nie chodzi tylko o aborcję. To chodzi o to, kto będzie rządził tym krajem. No właśnie, bo chciałam wam jakby przenieść naszą rozmowę na to, jak stosują się te kategorie i wasze przemyślenia do 2 aktualnych bardzo sytuacji.
I miało to być właśnie też pytanie o to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, jakie to będzie miało konsekwencje i co tam się właściwie dzieje. Czy to jest, nie wiem, właśnie wojna domowa między gender i antygender? Panie amerykanistki. Ja myślę, że to, co się wydarzyło, to jest sytuacja, w której naprawdę dobrze zorganizowana mniejszość próbuje zawrócić Wisłę kijem. Tak? Bo jak patrzymy na Stany Zjednoczone jako społeczeństwo... Potomak. Tak, czy potomak. Tak. Jak patrzymy na polskie społeczeństwo, to nawet wśród wyborców PiS-u w ciągu ostatnich lat wzrosła do 35%, wzrósł odsetek osób, które uważają, że prawo dotyczące aborcji powinno się liberalizować. I podobnie jest zresztą w Stanach. Osób, które chcą naprawdę zaostrzenia prawa w tej sferze, jest bardzo niewiele. Tak? Ale ta sprawa po pierwsze stała się niezwykle istotnym elementem społecznej mobilizacji, to znaczy ta mniejszość jest świetnie zorganizowana, jest świetnie połączona, jest międzynarodowo też znetworkowana, jest bardzo zdeterminowana, żeby tych zmian dokonać. A po drugie też udało się sprawić, żeby te kwestie, w ogóle stosunek na przykład do aborcji czy do praw mniejszości, stały się podstawą identyfikacji politycznej. Tak? To w Stanach Zjednoczonych to się odbyło w ciągu ostatnich 30 lat, może troszeczkę więcej. I to się dzieje też w Polsce. Tylko że moim zdaniem w Polsce się paradoksalnie mniej udaje. W związku z tym właśnie te wyniki, które pokazują, że właściwie w każdej już partii poza właśnie PiS-em i Konfederacją dominują osoby, które chcą liberalizacji prawa aborcyjnego. To jest ten moment, w którym udało się niezwykle upolitycznić kwestie dotyczące rodziny, seksualności, reprodukcji, tożsamości, ale tak naprawdę, jeżeli patrzymy na to z perspektywy tego, jak się zmieniają praktyki, poglądy, wizja w ogóle ludzi dotycząca tego, jak powinna wyglądać właśnie nie wiem, rodzina czy sfera seksualna, to szczególnie jak patrzymy na młodych ludzi, to po prostu jest tak, że ci młodzi ludzie idą w lewo, po prostu daleko, a elity polityczne albo idą ostro na prawo, albo gdzieś tkwią w pełnym stuporze i nie wiedzą, co zrobić. Czyli no nie wszyscy młodzi ludzie są też. Nie wszyscy, ale mówimy o większości. Przerażające badania pokazujące, że młode kobiety na lewo, a młodzi mężczyźni w znaczny ich procent właśnie ostro na prawo. Ale wciąż to jest mniejszość, jeżeli patrzymy na całość. W związku z czym, jeżeli myślisz o pokoleniowym doświadczeniu, to jednak jest to pokoleniowo pójście w stronę o wiele większego liberalizmu niż niegdyś. I teraz pytanie jest takie, co wyniknie z tego zderzenia? Znaczy, co tutaj musi się zmienić? Moim zdaniem musi nastąpić pewna zmiana. Być może to będzie zmiana o charakterze właśnie rewolucji, ale być może będzie to po prostu moment, w którym cały system polityczny będzie musiał zostać zakwestionowany, ponieważ on w ogóle nie odpowiada na potrzeby ogromnych rzesz ludzi, którzy teoretycznie są jego częścią i jakby ten rodzaj braku, nie wiem, głosu, reprezentacji, poczucia w ogóle wpływu jest potwornie frustrujący. Znaczy on musi gdzieś się wylać, tak? U nas on się wylał na ulicę i teraz pytanie, co dalej? Czy to pójdzie właśnie w poczucie apatii, czy w taką oddolną rewolucję, a też zastanawiam się, gdzie to pójdzie w Stanach. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Wracając do Stanów, to dla mnie, jak obserwowałam demonstrację przeciwko tej decyzji Sądu Najwyższego, to uderzające było to, że hasła na tych demonstracjach to nie są hasła odzyskamy to prawo, tylko pieprzyć Sąd Najwyższy. To znaczy odrzucenie systemu, odrzucenie mechanizmów politycznych, demokratycznych, które doprowadziły do tej sytuacji. To jest atmosfera rewolucyjna, wynikająca z tego, że w Stanach po prostu prawica bardzo konsekwentnie odzyskała, przejęła tą instytucję, która podejmuje najważniejsze decyzje, a ta instytucja przestała udawać, że jest apolityczna i że tylko interpretuje konstytucję. Więc ten to podobno dlatego, że tam coraz więcej jest katolików. Ja myślę, że ewangelicy też nieźle sobie radzą w te klocki, ale rzeczywiście jest tak, że jedną z kluczowych postaci, uciekło mi nazwisko w tej chwili, to jest ta kobieta, którą do Sądu Najwyższego wprowadził Trump, to jest matka
pięciorka czy sześciorka dzieci o bardzo, bardzo mocnych katolickich poglądach, których w ogóle się z nimi nie kryje. Znaczy ona po prostu od początku mówiła, że ona idzie do tego Sądu Najwyższego po to, żeby odwrócić Roe v. Wade, czyli tą konstytucyjną gwarancję. Ale nie chodzi mi o rację ani o mechanizm, który do tego doprowadził. Chodzi mi o to, że bunt jest od razu właściwie kieruje się przeciwko systemowi jako takiemu, a nie tylko temu, do czego ten system doprowadził. I to, no to jest niepokojące, to jest też dla mnie jakoś ekscytujące, bo mnie ciekawi historia feminizmu w tym wszystkim. I ten amerykański feminizm, który bardzo długo po prostu funkcjonował w ramach tej liberalnej demokracji, budował te swoje lobbyingowe organizacje, zbierał pieniądze na to, żeby na przykład robić takie kampanie Barbie na prezydenta, żeby młode dziewczynki sobie tam wyobrażały, że prezydent będzie się nazywał Joanna, a nie John. No to wszystko było bardzo piękne i słuszne, ale trochę nudne. A jak feministki mówią, że obalą system, no to mi się oczy otwierają i się zastanawiam, co to będzie. I na przykład ale piszesz, odkurzają. Że będzie Salwador. No na razie będzie Salwador, zwłaszcza na południu Stanów, ale bunt przeciwko temu Salwadorowi to nie będzie lobbying. To będzie rzeczywiście podziemie aborcyjne w stylu no właśnie takiej, no partyzantki, tak. To już widać, że one tam kombinują nie jak zmieniać Sąd Najwyższy, którego się zmienić nie da, bo tam dożywotnio po prostu się dostaje miejsce, tylko jak omijać systemy inwigilacji, które już buduje prawica po to, żeby po prostu wsadzać kobiety do więzień. No to jest wojna. Dosłownie, tak? O życie. I to, no to mnie fascynuje, ale też trochę mnie przestrasza, bo jednak Ameryka to jest najdłużej, najsprawniej działająca demokracja w świecie zachodnim. I ten spór o gender szeroko rozumiany wygląda na to, że może tej demokracji mocno zagrozić. No to opowiadamy się o wojnie gender z antygender, a tak naprawdę o wojnie z liberalną demokracją, wojna nie autorytaryzmu, populizmu, może też jakiegoś faszyzmu, a no wiemy, że w tej chwili toczy się inna wojna, którą się wszyscy przejmujemy, wojna w Ukrainie napadniętej przez Rosję. Czy to też ma coś wspólnego z genderem? Naszym zdaniem ma, dlatego, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, bo Może jeszcze jeden krok powinniśmy zrobić w tył. To znaczy, tu nie chodzi o to, że nagle się objawiły osoby o konserwatywnych poglądach, bo one istniały zawsze. Spory dotyczące chociażby aborcji funkcjonowały w wielu społeczeństwach wciąż, ale one nigdy nie były tak upolitycznione i nigdy nie były tak brutalne w sensie walki politycznej. W wielu krajach przynajmniej, w Polsce oczywiście wiemy, znamy tą historię i ta brutalność była cały czas w zasadzie wpisana w istniejące ustawodawstwo, ale teraz rzeczywiście nastąpiła taka sytuacja, w której ta prawica przejęła pewne bardzo skrajne postulaty środowisk ultrakonserwatywnych po to, żeby polaryzować, mobilizować skrajną część społeczeństwa i tak dalej. No jak patrzymy na to, co robi Putin, to on to robi, sieje antygender zarówno wewnątrz swojego kraju, jak i na zewnątrz. Jeżeli patrzymy na zmiany dotyczące prawodawstwa w ciągu ostatnich kilku lat, od mniej więcej 2013 roku, no to jest właśnie po pierwsze walka z osobami LGBT, tak? Czyli ten słynny zakaz propagandy homoseksualnej, co oznacza de facto, że jeżeli na przykład, nie wiem, dziecko jest mobowane w szkole z powodu swojej orientacji seksualnej, to nauczyciel nie ma nawet możliwości, żeby pomóc, ponieważ to by go narażało na sankcje. To jest oczywiście dekryminalizacja przemocy domowej, tak? No sytuacja, w której można kogoś uderzyć, jeżeli się go uderzy po raz pierwszy i się tej osoby nie zabije, oczywiście chodzi o przemoc domową, no to nie jest to kryminalizowane, to nie jest przestępstwo. Czyli widzimy, jak kwestie dotyczące rodziny, przemocy, seksualności stały się częścią pewnej polityki wewnętrznej Rosji, takiego utwardzania patriarchatu wewnątrz, poprzez też sojusz oczywiście z Rosją. A jednocześnie Rosja stała się jednym z istotnych graczy w Unii Europejskiej i nie tylko, promującym
kampanie antygenderowe i finansującym tę kampanię, tak? Myślę, że to nie wynika z jakiejś specjalnej konserwatywnej postawy samego Putina, tylko to jest po prostu strategia, która jest obliczona na określone zyski polityczne, tak? To jest strategia no, oportunistyczna w tym sensie. Ja może dodam jeszcze trzeci wymiar propagandowy, to znaczy opowieść o Zachodzie, która dominuje w Rosji i która stała się głównym usprawiedliwieniem dla tej wojny, to jest opowieść o świecie na opak, świecie, w którym można zmieniać płeć dowolnie, świecie, w którym kobiety straciły swoją kobiecość, świecie, w którym dzieci się namawia do jakichś zberezieństw. I ten Zachód przedstawiony jako świat pełen właśnie genderowego chaosu jest obsadzony w roli kolonizatora, przed którym to kolonizatorem my musimy się bronić. I na przykład patriarcha Kirył na początku wojny wygłosił takie przemówienie, które zachodnia prasa w osłupieniu cytowała, to było oczywiście trudne do uwierzenia, że my tutaj w Donbasie musimy bronić ludność lokalną przed naporem presją Zachodu, który domaga się organizowania parad równości. Innymi słowy, wojna jest po to, a przedtem aneksja Donbasu była po to, żeby obronić Ukrainę przed wpływami zachodnimi. Jeszcze jednym takim momentem zabawnym z pozoru, ale w gruncie rzeczy przerażającym, była wypowiedź Putina, który porównał Rosję do J.K. Rowling. Nie wiem, czy pamiętacie to. To był taki dziwny moment, że o co mu chodzi? O co, Harry Potter? Nie. Chodziło o to, że J.K. Rowling była krytykowana, a nawet niektórzy uważają kancelowana w Wielkiej Brytanii za swoje wypowiedzi na temat osób trans. I teraz co mówi Putin? Mówi, no wy tam na Zachodzie to kancelujecie takie osoby jak J.K. Rowling i Rosję też. Innymi słowy, Rosja musi się bronić przed cancel culture. A jak się bronić? No widzimy, tak, na tych zdjęciach bombardowanych ukraińskich miast. To są trochę groteskowe opowieści, ale one się układają w opowieść o tym, że Rosja jest atakowana przez, no właśnie, zgniły, pomieszany, zdegenerowany Zachód. To nie jest tylko po prostu opowieść, która ma oczywiście mobilizować i usprawiedliwiać, a naprawdę za tym kryje się stary, dobry imperializm i kolonializm i... No tak, ale każdy imperializm ma swoją ideologię. Mhm. I na przykład brytyjski imperializm miał takie momenty, ja nie wiem na ile to było, jakie było natężenie tej propagandy, myślę, że tego jest nie do odtworzenia. Tak? Początek XX wieku mówiło się, że Indie zyskują na imperialnej władzy brytyjskiej, ponieważ Brytyjczycy zakazują sati. Tak? Więc my tutaj będziemy ratować biedne Indie. Tak, nie wiem, ilu Brytyjczyków w to wierzyło i czy w ogóle oni potrzebowali jakiegoś usprawiedliwienia, bo skądinąd myślę, że wtedy... Ratowanie wdów, to i tak mamy gender. No tak, to też jest genderowa opowieść oczywiście i w studiach postkolonialnych się wiele uwagi poświęca na to, jak ten kolonializm zachodni posługiwał się genderem. Natomiast zwrócenie uwagi na to, że ten rosyjski się nim posługuje, jest... Po pierwsze jest to trafne, po prostu to się dzieje i warto to zauważyć, ale po drugie zauważenie tego jest moim zdaniem mocnym argumentem, jak się na Zachodzie rozmawia z tamtejszą lewicą, która jest gotowa niestety, nader często, ignorować tą wojnę. Tak, że to tam jakieś lokalne konflikty, nie będziemy wkraczać, nie będziemy... Uświadomienie im, że to jest, że wojna w Ukrainie jest częścią większej globalnej układanki, w której właśnie ten gender jest jednym z ważnych pionków. To się przydaje. Na konferencjach feministycznych ten argument działa. Znaczy zachodnie feministki... Mamy nadzieję, że działa. Tak, czasem działa, tak bym to określiła. Skłania do popierania, pomagania Ukrainie. Czy to już jest czas na pytania od publiczności? Może być. Mamy 7 minut jeszcze z naszych 50. Także... No to tak, to chyba już najwyższy czas. Przepraszam to. Opa. Czy ktoś z Państwa? Tak, bo chyba są osoby, które nam pomagają tutaj w tej kwestii i też będzie słychać dobrze osoby pytające i komentujące. Dzień dobry. Dobrze mnie słychać? Ja mam do Pań pytanie, ale najpierw chciałam bardzo, bardzo podziękować za Pań pracę.
Tutaj szczególne ukłony moje do pani Agnieszki Graf, ponieważ jak miałam 15 czy 16 lat, pierwszy raz przeczytałam Świat bez kobiet i to była pierwsza moja tego typu lektura, bo w domu nie było żadnej literatury tego typu. W związku z tym to było dla mnie olśnienie, coś, co wywarło na mnie ogromne wrażenie i jestem bardzo za to wdzięczna, to raz. A moje pytanie jest takie, czy nigdy panie nie zastanawiałyście się, że język, którym się posługujemy, nawet to słowo gender, może działać przeciwko nam? Bo w Polsce słowo gender, wbrew pozorom, wcale nie jest tak łatwo tłumaczone i rozumiane, jakby mogło się wydawać panią czy mi. Moi bliscy, proszę mi wierzyć, w większości nie rozumieją, co to jest to gender. Tak samo jak się mówi skrótem LGBT albo jeszcze w wersji angielskiej LGBT, ludzie nie rozumieją w ogóle, co to jest. I może dlatego tak łatwo jest manipulować, przynajmniej w tej przestrzeni naszej krajowej, tego typu określeniami, ponieważ prawica moim zdaniem doskonale zdaje sobie sprawę, że ich wyborcy naprawdę nie wiedzą, co to jest to gender, więc pod tym hasłem można im wpoić niemalże wszystko, co nam się tylko żywnie podoba. Tak samo chociażby jak takie słowa jak pro-choice czy pro-life, tak, za życiem. Oni są przecież za życiem. To przecież jest dużo więcej ważące sformułowanie niż za wyborem. Może warto by było pomyśleć o jakimś polskim odpowiedniku słowa gender? Takie jest moje pytanie. Bardzo dziękuję za miłe słowa o świecie bez kobiet. Tak, znaczy mamy tego świadomość, że obco brzmiące słowo gender, które w okresie zachłyśnięcia się Zachodem w Polsce grało na naszą korzyść. Ja pamiętam, jak uczestniczyłam w procesie zakładania genderów tak zwanych na Uniwersytecie Warszawskim. Brałyśmy wtedy pod uwagę nazwanie tych studiów studiami kobiecymi albo studiami feministycznymi, ale wygrało gender, ponieważ feminizm wydawało się, że to jest niebezpieczne, bo zbyt radykalne, a kobiece no to trochę niepoważne, a poza tym już wtedy wiedziałyśmy, że nie tylko kobietami się chcemy zajmować, ale na przykład również męskością. To był koniec lat 90. Ale gender brzmiał zagranicznie, a Polska aspirowała do zagranicy, do wejścia do Unii Europejskiej. No i w ogóle jak brzmiało obco, to znaczy, że dobre, bo zachodnie, tak? Test the West, tak się wtedy reklamowało papierosy na przykład. I na tej obcości, w okresie wzmożenia nacjonalistycznego, skorzystały z kolei kampanie antygenderowe, myślę, że całkowicie świadomie. To znaczy oni na przykład mówią to słowo zawieszając głos, mówią gender, tak jakby w ogóle nawet nie wiedzieli, jak to wymówić. Tak? To jest coś takiego obcego, co do nas przychodzi. I to jest jeden z głównych w ogóle wątków tych kampanii, że to jest obce, my tego tutaj nie chcemy. W tym sensie też to się łączy z kampaniami przeciwko uchodźcom, czy w ogóle imigrantom. My tu chcemy się czuć u siebie, nie będziemy używać takich obcych słów. Czy dałoby się to zastąpić polskim słowem? No kiedyś próbowano. Pierwsze książki publikowane w Polsce na temat społecznej konstrukcji płci, czy psychologicznego, zwłaszcza wymiaru płci, używały słowa rodzaj. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne na przykład opublikowało kilka książek, na przykład Psychologia rodzaju Lindy Brennan bodajże. Nie wiem, dlaczego to się nie przyjęło. Po prostu jakoś gender wszedł na fali gender studies i to nie jest tylko polski przypadek. To samo się działo w całej wschodniej Europie. Ale może gdyby się dało teraz odwrócić bieg tej rzeki, to byśmy używali słowa rodzaj i może wszystko byłoby inaczej. Ale myślę, żeby nie było inaczej, że to się szykowało, ponieważ kampanie antygenderowe to nie jest tylko manipulacja. To jest reakcja na realną zmianę społeczną.
która realnie ludzi może przestraszać. Znaczy ja pamiętam siebie z lat 80. jako osobę, która naprawdę nie wiedziała, że istnieje coś takiego jak geje i lesbijki. Pojechałam do Stanów, zobaczyłam, chwilę się pobałam, potem przestałam, ale pamiętam tą przemianę. Ale ja byłam dziewczynką z dobrego domu, która została wysłana na studia za granicę, a większość Polaków po prostu nagle się musiała zmierzyć z zupełnie nową, z nowym zasadami w ogóle współżycia ludzkiego, bo to przecież ta akceptacja nowych form rodziny oznacza gruntowne przemeblowanie w świecie wartości. Ja rozumiem, że ludzie się tego boją i rozumiem, że można chcieć zbić kapitał polityczny na tym, żeby ten lęk podsycać. I to się właśnie dzieje. A to, że słowo gender obco brzmi, to rzeczywiście mają farta, że tak jest. I no korzystają. Ale w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii nie jest to obce słowo. Jak już ustaliłyśmy, od lat 50. funkcjonuje i to nie pomaga. Tak? Myślę, że to jest raczej kwestia tego, że nie tylko my potrafimy tworzyć pewne wyobrażenia, które są powiązane z pojęciami i słowami, tylko jakby każda grupa społeczna to próbuje robić i dokonuje się też przechwytywanie pewnych znaczeń, tak? To znaczy w tej chwili na przykład bardzo często ruchy anti-choice właśnie, sprzeciwiające się prawu do aborcji, starają się mówić o tym jako o czymś, co ma chronić kobiety, tak? Czyli używają takich kategorii jak prawa człowieka wobec zarodków i używają kategorii ochrony kobiet, wsparcia kobiet i tak dalej, i tak dalej. Czyli takiego języka, powiedziałabym, feministycznego. Próbując zmienić znaczenie, tak? Czyli opakowanie zostaje to samo, to, co w środku zostaje zastąpione kompletnie innym pakietem. Więc język jest pod tym względem bardzo elastyczny i on może służyć różnym celom. Po prostu musimy sobie z tego zdawać sprawę i musimy wiedzieć, że on jest narzędziem politycznym w dużej mierze. Są chyba jeszcze pytania dwa. Mi się wydaje, jeśli tak słucham, że są tylko dwa łagry, przeciwko i za. A mnie, ja jestem, przyjechałam z Niemiec, mnie interesuje ta grupa ludzi, która właściwie się zgadza z wami, jest za równością, jest za dywersyfikacją i tak dalej, ale ma problemy z pewnymi stępem przemian społecznych, o których Agnieszka wspominałaś, które w Niemczech mają zupełnie inną formę, podejrzewam, niż tutaj. Ale tak konkretnie, parę dni temu kolega z uniwersytetu przeklinał, chociaż on jest na naszej stronie, ale nawet, bo zmienili mu cały tekst, po niemiecku było Feinde der Demokratie, wrogowie demokracji, na wrogowie i jaka jest feminin po polsku i wrogowinie. I to cały czas, przez cały tekst przesuwa się wrogowie i wrogowinie. To on mówi, słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko i tego, tak? Ale cholera mi cały tekst teraz zepsuły. Bo my mamy w uniwersytetach niemieckich, jest teraz nowa czynność, to jest pani odpowiedzialna za równość i przez dużo kolegów uniwersyteckich publicystów one są uważane za bardzo groźną, niebezpieczną panią, która im będzie psuć teksty. Inny przykład, ja mówię w kręgach, to nie są spisowe prawice, kręgi liberalne, demokratyczne, uniwersyteckie, na przykład mamy w Berlinie bardzo silny ruch, który żąda ubikacji dla trzeciego, dla tych niebinarnych. To my się zgadzamy, że oni mają prawo, tylko że są bardzo duże problemy na uniwersytecie i najpilniejsze nie polegają na braku ubikacji dla innych płci. Także pytanie, czy takie, jak wy na to patrzycie? Czy tak, ja wiem, że to nie są problemy polskie, ale czy nie są pewne ekscesy? Bo ja sama nie mam na to odpowiedzi. Ja próbuję to mówić, no tak, ale po pierwsze to nie jest dobry argument, bo to jest tak jak argument, że Żydzi sami są winni za antysemityzm, bo dają jakby tematy ich atakować. Ale czy można by tak trochę ostrożniej, na przykład, bo jak ktoś mi psuje tekst, no to ja
No tak, no nie lubię tego. Dziękuję za to pytanie. Od razu mam odpowiedź na pytanie o toalety, które ja uważam w ogóle za bardzo istotne pytanie, bo w ogóle prawo do toalety jest prawem człowieka. Rozwiązano to bardzo... Tak, toaleta prawem, nie towarem. Bardzo ładnie rozwiązano to na uniwersytetach właśnie w Szwecji i w kilku innych krajach, na przykład w Danii, gdzie ta dyskusja w ogóle nie ma miejsca, ponieważ my mamy toalety unisex. Tak? Wchodzi się do toalety, w środku jest po prostu rząd zamkniętych kabin i umywalka i w ogóle nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby traktować miejsce, w którym no, jakby robimy różne rzeczy takie fizjologiczne, do tego, żeby w ogóle określać płeć, że to jest takie istotne, czy ty idziesz siusiać jako mężczyzna, czy jako kobieta. Więc okazuje się, że można to bardzo łatwo załatwić. Ja dziwię się, dlaczego w Stanach tego nie zrobią, bo całe te dyskusje o toaletach są rzeczywiście po prostu traktowane przez ludzi z niesłychaną powagą, którą, tak jak mówię, ja częściowo rozumiem, no bo to jednak to jest ważna rzecz, żeby móc zrobić to, co potrzebujemy w danym momencie zrobić, ale... Powiem ci, że z tego samego powodu, co w Stanach raczej nie ma zwyczaju chodzenia do sauny. Po prostu pruderia. Pruderia, paranoja pruderyjna. Być może. No w każdym razie są na to odpowiedzi bardzo proste, ale tak już na poważnie. Ja myślę, że to jest tak, że w momencie, kiedy mamy tak duży poziom nasilenia konfliktów politycznych wokół kwestii tego typu, będziemy mieli właśnie w różnych miejscach, które są powiedzmy enklawami tego liberalizmu czy progresywizmu, taki moment przesilenia, to znaczy moment negocjowania. Co jest okej, okay, czego my chcemy, jaki język jest właściwy, czy to jest już na przykład wymaganie, żebyśmy zawsze używały dwóch końcówek, to jest za dużo, czy może to się da wprowadzić i jednak jesteśmy w stanie to przełknąć, tak? Czy feminatywy zawsze, czy tylko czasami, czy... Ja moim zdaniem to jest to, z czym mamy do czynienia, to jest tak naprawdę proces bardzo intensywnej i przyspieszonej zmiany, która właśnie opiera się w dużej mierze na negocjacji i konflikcie. Czyli musimy się tutaj spozycjonować, musimy... No na tym polega demokracja w dużej mierze, że słuchamy głosów różnych osób, też mniejszości, nawet tych bardzo minimalnych i zastanawiamy się, okej, okay, co my jako większość możemy zrobić? Co jest możliwe z punktu widzenia chociażby, nie wiem, polityk społecznych, tak? Co jest możliwe z punktu widzenia języka? Jak możemy ten język otworzyć? W jaki sposób możemy się z nim też bawić? Mnie akurat takie różne dyskusje dotyczące ojej, nie możemy po prostu używać feminatywów, bo nasz język, nasza kultura umrze, po prostu Wawel się zawali. Ja mam takie, ale przecież język się zawsze zmienia. Poza tym to jest ten moment, kiedy możemy się bawić z tym, możemy sobie wymyślać nowe słowa, możemy się zastanawiać, czy one nam pasują, czy nie, co one nam robią, jakie światy też wyobrażeniowe nam otwierają, tak? Czyli budzimy się w momencie, w którym możemy coś tutaj pootwierać w tym takim skostniałym systemie, czy języka, czy społecznym. Więc moja odpowiedź byłaby taka, dla mnie istotna jest kwestia tego, jak naprawdę rozkłada się władza. To znaczy, czy ta straszna pani na niemieckim uniwersytecie, czy ona rzeczywiście ma taką straszną władzę, jaką się jej przypisuje i czy przypadkiem akurat na niemieckich uniwersytetach bardzo mało jest kobiet profesorek, w ogóle bardzo mało jest mechanizmów, które by zapewniały realną równość i czy to nie jest troszeczkę tak, że to jest mechanizm zastępczy, tak? To znaczy, że ponieważ nie mamy dobrych, strukturalnych sposobów na to, żeby dać kobietom możliwości robienia kariery, to będziemy się skupiać na języku, bo to jest najłatwiejsze. Tak? Bo to jest to, co ta pani może zrobić. Więc tutaj jest kilka różnych elementów, na które zwróciłabym uwagę, a to, co mnie zawsze najbardziej interesuje, to jest to, no właśnie, jak się realnie w tym odzwierciedla władza i relacje. Czy rzeczywiście tak, ci panowie profesorowie są tak straszliwie zagrożeni? Czy rzeczywiście ta władza kobiet czy mniejszości jest tak ogromna, polityczna, społeczna, ekonomiczna, że po prostu mniejszość w postaci właśnie poprzednio uprzywilejowanych grup musi się bronić? Czy też może to jest tak, że właśnie świat się zmienia, a my musimy teraz wynegocjować jakąś wizję tego, jak będzie ten świat musiał wyglądać, żebyśmy się wszyscy jakoś tam odnaleźli? Dodam, że ja byłam chyba taką naszą wewnętrzną straszną panią, jakśmy redagowały książkę. Ona dosyć długo powstawała i też była dwukrotnie publikowana, najpierw po angielsku, potem po polsku. W międzyczasie skrót LGBT
poszerzył się. Najpierw to było takie, że czasem się poszerzał, czasem nie, ale teraz już naprawdę jest jeszcze Q i plus. I pamiętam, żeśmy nerwowo dopisywały po prostu, żeby sprostać same własnym postulatom tego pluralizmu. Ja myślę, że te spory, o których, Olgo, mówisz, one byłyby dużo mniej bolesne, gdyby się nie odbywały w ogóle w atmosferze zagrożenia i polaryzacji. Znaczy, żyjemy w czasach, w których właściwie każdy spór, który może jeszcze dekadę temu byłby ciekawym sporem, rozmową, bywałby zabawny, teraz bardzo szybko idzie na ludzie stawiają rzeczy na ostrzu noża i się polaryzują wokół tych tematów. I to po prostu w takim świecie żyjemy. Wojny kulturowe weszły w fazę taką właśnie ogniową. Ja nad tym też ubolewam i jestem daleka od twierdzenia, że po naszej stronie nie zdarzają się dogmatyzmy, akty agresji czy cancelingu. Znaczy to, że Putin narzeka na cancel culture, nie oznacza, że cancel culture nie istnieje. Zdarza się, zdarzają się bardzo nieciekawe sytuacje w tych lewicowych miejscach w świecie akademickim. Są jeszcze dwa pytania, może trzy. Tak. Reni Edo-Lodge w swojej znakomitej książce Dlaczego nie rozmawiam z białymi o kolorze skóry mówi, że no tak naprawdę nie ma żadnego sensownego pola do dyskusji i ani przeciwnicy, ani zwolennicy różnych stanowisk nie mogą w związku z tym no po prostu wyrazić swojego zdania. I to wszystko dotyczy według mnie również feminizmu, ugrupowań queerowych, no przeróżnych. I w związku z tym no wszystkie strony sporu są agresywne, bo to przecież nie jest tylko tak, że ugrupowania faszyzujące się posługują agresją, ale te inne też. No bywałam na paradach równości i to, co tam widziałam, no to przyznam, że budzi na moje takie, budzi jaką moją głęboką wątpliwość. No i no, co panie o tym myślą? No bo tak naprawdę, gdyby doszło do jakiejś rzetelnej dyskusji, to znaczy, że wszyscy mogliby powiedzieć to, co rzeczywiście myślą. Nie to, co jest przyjemne i nie to, co nakazuje poprawność polityczna, tylko no właśnie to, co jest nieprzyjemne, to, co jest tematem tabu, to, co jest jakoś tam ukrywane, odsuwane. Co panie myślą? I co by można było zrobić, żeby tak było? Jak wspomniałam, dla mnie jakby najistotniejszą kwestią jest, może dlatego, że jestem socjolożką, analiza realnych relacji władzy. I w związku z tym jednak w momencie, kiedy jakieś działania są podejmowane przez grupę mniejszościową, bez względu na to, jakiego typu mniejszość to będzie, one mają moim zdaniem inny charakter niż rodzaj przemocy, nadużycia, gruźb na przykład, które płyną ze strony ludzi, którzy mają władzę, którzy mają realny wpływ, którzy mają zasoby, którzy mają pieniądze. I dlatego ja nie stawiałabym tutaj jednak takiego znaku równości pomiędzy, nie wiem, czasami agresywnymi słowami ze strony osób zagrożonych przemocą i agresywnymi wyrażeniami ze strony osób, które grożą przemocą. Bo to jednak są zupełnie inne sytuacje. Myślę, że kontekst tutaj i to, ile my władzy mamy, tak? A ta władza zawsze jest relacją, to znaczy osoby należące do grupy mniejszościowej też mogą mieć więcej władzy wobec ludzi, którzy na przykład, nie wiem, są z niższej klasy społecznej. Więc jakby moim zdaniem to jest bardzo skomplikowana struktura, ale absolutnie nie możemy nigdy abstrahować od tego, jak ta władza realnie jakby funkcjonuje i na ile ktoś może użyć tej władzy po to, żeby kogoś pobić, inwigilować, wysłać do więzienia i tak dalej. W momencie, kiedy, no ja akurat działałam przez wiele lat w ruchach feministycznych i teraz jak patrzę na, no zdarzały się różne sytuacje, tak? Miałyśmy takie sytuacje, że nie wiem, Młodzież Wszechpolska rzucała w nas kamieniami, a obok mnie idą ludzie z wózkami na przykład, tak? I miałam takie poczucie, że po prostu to zagrożenie jest bardzo realne i bardzo wprost, natomiast teraz to zagrożenie nie tylko polega na tym, że wiele osób zostało na przykład pobitych na demonstracjach w wielu miastach, ale też, że praktycznie wszystkie osoby, które ja znam aktywistyczne, mają albo sprawy w prokuraturze, albo sprawy w sądach, albo są, no ja akurat miałam tylko i wyłącznie przyjemność bycia przesłuchiwaną na policji, ale w zasadzie każdy się spodziewa jakiegoś rodzaju przemocy ze strony państwa, tak? Bo
umówmy się, protestowanie, wyrażanie naszych poglądów jest prawem obywatelskim. Więc w tym sensie osobiście chciałabym, żeby każda strona i też nasza, w sensie feministyczna czy lewicowa, była w stanie znaleźć język jak najbardziej, no nie wiem czy koncyliacyjny, ale taki, który nie zamyka dyskusji, tak? Który nie powoduje, takiego potwornego polaryzowania się społeczeństwa. Ale tak jak mówię, moim zdaniem, kiedy oceniamy konkretne akty, czy mowy, czy działania, zawsze dla mnie istotne jest to, z jakiej pozycji ktoś mówi. Jeżeli ktoś mówi słowa agresywne i ostre z pozycji mniejszościowej, z pozycji bezbronności, to one jednak mają inne znaczenie społeczne, niż jeżeli to robi człowiek, który jest faktycznie premierem tego kraju. Tylko dodam, że to chyba nie jest prawda, że ludzie nie zmieniają poglądów. W sposób stały przy swoich poglądach obstają ludzie ze skrajnych końcówek spektrum. Natomiast ci na środku zmieniają poglądy i to też się mierzy. No, na przykład to ja wyczytałam, jak w Stanach weszła gwarancja federalna ślubów osób tej samej płci, wyczytałam, że 80-kilka% Amerykanów popiera małżeństwa osób tej samej płci. To jest dosyć wstrząsające jednak w kraju, w którym jeszcze 30 lat wcześniej można było rozpętać panikę moralną wokół homoseksualności. Ludzie naprawdę zmieniają poglądy, też w drugą stronę zmieniają. Znaczy myślę, że Polacy, to akurat było mierzone, w 2012 roku bodajże 70% Polaków było za przyjmowaniem uchodźców, w ogóle otwartością Polski. PiS-owi w ciągu kilku miesięcy kampanii antyimigranckiej udało się przekonać znaczną część Polaków, że nie ma nic bardziej groźnego niż imigranci. Więc to nie jest prawda z tym, że ludzie się nie przekonują. Natomiast jest prawda, że w dobie mediów społecznościowych najbardziej słychać radykałów. I też nasza książka trochę bada tą radykalną część sceny publicznej, a nie tych środkowych, zaniepokojonych. Chwilami się zajmujemy, na przykład pytamy, dlaczego osoby o dość niesprecyzowanych poglądach czasem się do tych kampanii przyłączają. I wyszło nam, że one się przyłączają wtedy, kiedy te kampanie najskuteczniej posługują się wizerunkiem przestraszonego dziecka. To rzeczywiście działa na tak zwanych normalsów. Co może oznaczać, że feminizm powinien też zająć się dziećmi bardziej, co my skądinąd też twierdzimy od kilku lat, że na przykład temat macierzyństwa bardzo feminizmowi by się przydał w większych dawkach. Ja mam pytanie, które najkrócej byłoby ująć, parafrazując tytuł książki Kogo obchodzi gender, ale żeby je doprecyzować, nawiążę do czegoś, co mówiła pani Agnieszka o tych dziewczynach, zresztą to są nie tylko dziewczyny chodzące z symbolami tęczy, ponieważ to są często, wydaje mi się, nawet w dużej mierze osoby, które właśnie wpadają niejako pozornie z zewnątrz, by pasowały do heteronormatywnych klisz. Czyli raczej nie mają powodów, żeby bezpośrednio czuć się zagrożonymi z powodu homofobii albo dlatego, że ktoś będzie starał się je sprowadzić tak drastycznie do tych ról płciowych. A no jednak mimo wszystko pokazują tą solidarność. I nie chcę też umniejszać tutaj w żaden sposób altruizmu, ale zapewne kontrargument drugiej strony, który miałby umniejszać ten altruizm, by powiedział, że mogłyby te osoby pokazywać solidarność dla jakiejkolwiek innej poniżonej grupy. Więc ktoś by mógł powiedzieć, że to jest moda, a ja bardziej bym chciał zapytać o prawdziwe powody, dlaczego rzeczywiście... Ja myślę, że moda to jest pogardliwe określenie na coś, co my byśmy nazwali wielką zmianą społeczną. Mm-hmm. Po prostu gender znaczy wolność dla bardzo dużej grupy, zwłaszcza młodych ludzi, nie tylko. Tak jak dla prawicy znaczy zagrożenie, tak dla tej młodzieży znaczy wolność. Ale ja tak słuchając pana pytania odczułam, że pan zna odpowiedź i chętnie bym usłyszała pana pogląd. No, mnie na przykład ciekawi, dlaczego w ciągu ostatniego naprawdę
krótkiego okresu tak się stało, że feminizm się doczekał znacznej grupy męskich sojuszników. I można się zapytać, co tych mężczyzn obchodzi feminizm? A i tak obchodzi, są te wszystkie spory o sojuszników, o czułą męskość i czy oni aby dobrze nam kibicują, czy źle, ale no, poszerzyło się to pole. Ja byłam jedną z bardzo małej grupki feministek, tutaj druga siedzi na drugiej kanapie, jeszcze by się pewnie ze 100 znalazło w połowie lat 90. A tu nagle się poszerzyło. Jak pan sądzi, dlaczego? Znaczy się, ja przyznam, że dla mnie to była długa taka podróż, nazwijmy to intelektualna czy emocjonalna, żeby zrozumieć, dlaczego to jest ważne. No i chyba pani to najlepiej powiedziała. Gender znaczy wolność, znaczy się, każdy jest w jakiś sposób inny i rozumiem, że jeżeli dzisiaj to będzie inność, która mnie nie dotyczy, to jutro to może być inność, która mnie dotyczy, kogoś bliskiego. Po prostu chcę móc być sobą w taki sposób i chcę, żeby inni mogli być sobą. Tak. Czy mówi tylko bez mikrofonu? A może pani wziąć mikrofon i to powiedzieć, bo my nie słyszymy. Bo jest pytanie. To... Dzień dobry. Ja chciałam panu tylko odpowiedzieć. Być może to jest moda, ale chodzi, dlaczego ja chodzę z taką torbą? Ja mam męża, dzieci. Chodzi mi o to, że jeżeli idę ulicą, i chociaż jedna osoba zobaczy tą torbę i na sekundkę się poczuje lepiej, poczuje jakąś taką otuchę, to po prostu, no to ja po to tą torbę noszę właśnie. I na pewno mogę się solidaryzować z innymi grupami wykluczonymi, ale wie pan co, to jest tak, że każdy po prostu sobie wybiera. To jest tak jak, dlaczego nie zbieracie na polskie dzieci na przykład pieniędzy? Dlaczego zbieracie, nie wiem, tam na, albo dlaczego na zwierzęta, skoro jest tyle biednych dzieci? Każdy sobie po prostu wybiera to, co jest dla niego ważne. No i tak. I jeszcze pytanie widzę, że jest. Ja mam takie pytanie, może trochę kontrowersyjne, o to, co widzę w ruchach feministycznych jako taką trochę kontrrewolucję przeciwko gender. Jako to, że gender tak naprawdę dla kobiet powinna zostać binarna. Powinniśmy mieć kobietę i mężczyznę, że tak jakby te mniejszości, takie bardzo malutkie mniejszości, bo tak naprawdę to są jakieś tam procenty, czy nawet w niektórych przypadkach promile, zagrażają feminizmowi, zagrażają kobietom. Skąd się to bierze? Dlaczego tak ruchy feministyczne reagują? Ja myślę, że generalnie ruchy feministyczne, ta liczba mnoga nie jest tutaj przypadkowa, zawsze miały różne sposoby budowania podziałów, to znaczy podziałów pomiędzy tym, kim jesteśmy my, kim są oni, kim jesteśmy my jako wspólnota, co to oznacza, jak się identyfikujemy, jaką mamy tożsamość zbiorową i na bazie czego ją budujemy. I myślę sobie, że część rzeczywiście osób, rozumiem, że mówimy tutaj o tak zwanych kwestiach trans i jakby sporze wokół tego. Mówię tak zwanych sporach, dlatego że nie wiem, czy ten spór się toczy, czy tak nie do końca wiem, jak go sobie zmapować. Będziemy o tym rozmawiać wieczorem jeszcze dzisiaj, także jeszcze więcej będziemy o tym rozmawiać i troszeczkę to pewnie szerzej omówimy. Ja mam poczucie, że to jest trochę sytuacja, w której część kobiet ma wrażenie, że zabiera im się dopiero uzyskaną możliwość definiowania się poprzez swoją poprzez jakby tą tożsamość kobiecą, która jest polityczną, tak? I że odczuwają to jako zagrożenie, i że odczuwają to jako jakiś rodzaj kolejnego dyktowania reguł gry politycznej czy debaty politycznej przez kogoś z zewnątrz. I w związku z tym ja bym na przykład bardzo chciała, żeby można było
prowadzić tą dyskusję dotyczącą tego, kim my jesteśmy, na podstawie czego budujemy swoją wspólną tożsamość jako feministki na przykład, tak? Czy to wynika właśnie z doświadczeń ciała, czy to wynika ze społecznych konstruktów, czy to wynika właśnie z politycznych trendów, żeby była taka możliwość debaty, która nie unieważnia pewnych obaw czy lęków jakichś grup, a która jednak jest, ma charakter taki emancypacyjny. I trochę to myśmy próbowały też w tej książce zrobić. To znaczy naszym celem w książce nie było wyśmianie czy unieważnienie naszych osób badanych, czy tej grupy, którą badamy, tylko my rzeczywiście starałyśmy się, nie wiem, no lepiej lub gorzej, to Państwo też są w stanie sami ocenić, zrozumieć pewne motywacje, zrozumieć pewną racjonalność, która idzie za podejmowaniem wyborów politycznych, które dla nas są zupełnie obce, tak? Czy które dla nas trudno zrozumieć. Bo jednak ja mam głębokie przekonanie, myślę, że Agnieszka je ze mną podziela, przekonanie o tym, że owszem, istnieją stereotypy, istnieją teorie spiskowe, istnieją fake newsy, ale jednak pewne nasze przekonania opierają się na pewnych naszych doświadczeniach, na pewnych lękach, na pewnych obawach i one są jakoś tam racjonalne. Ta racjonalność nie musi być widoczna dla wszystkich na zewnątrz, ale dobrze by było, myślę, że podstawą do dobrej debaty publicznej jest uznanie, że ktoś, z kim rozmawiamy, nie jest zły albo głupi, tylko ma właśnie inną racjonalność. Teraz pytanie oczywiście, czy jesteśmy w stanie się porozumieć, znaleźć taki język, ale mam nadzieję, że przynajmniej w przypadku feminizmu jakoś to się uda. Może nie jeszcze nie dzisiaj, ale może z czasem to się uda. Mam taką ogromną nadzieję. I tak, zapraszamy na wieczorną debatę. Mamy nadzieję usłyszeć różne odpowiedzi na pani pytanie, ale ponieważ jest nas bardzo dużo wieczorem, to ja powiem króciutko. Ja chyba mam trochę inny stosunek do tej kwestii niż Ela. Otóż ja uważam, że ten spór, który pani tak wprowadziła ostrożnie, że to takie kontrowersyjne, to nie jest kontrowersyjne. On zawsze był w feminizmie. Zawsze był nurt w feminizmie, w którym kobiecość definiowało się biologicznie i mówiło się, że różnica to jest między kobietą a mężczyzną jest podstawą naszej walki politycznej. I to były wielkie ruchy społeczne. Na przykład niektóre sufrażystki mówiły, że kobiety muszą dostać prawo głosu, bo są inne niż mężczyźni i tą inność trzeba wprowadzić do sfery publicznej. Ale zawsze też istniał ten nurt w feminizmie, który mówił trochę tak jak my mówimy, bo my jesteśmy z tego drugiego teamu raczej, różnica jest przereklamowana. Kobiety muszą mieć prawo głosu, bo są ludźmi. Tak? I teraz to nie jest tak, że jedna z tych pozycji jest całkowicie prawdziwa, a druga jest kontrowersyjna, jest w ogóle niefeministyczna, tylko one zawsze istniały. Ten spór jest wpisany w historię feminizmu. Problem polega na tym, że dzisiaj obie te drużyny wypisują się nawzajem z feminizmu. Ja bym chciała, żeby się udało pogadać i właśnie będziemy próbowały dzisiaj to zrobić, chociaż nie wiem, bo nie udało nam się wybadać terenu, czy będą obie strony obecne. Chyba niestety niekoniecznie, ale może nam się uda pogadać o tym sporze przynajmniej. Jeśli można, ja tylko też właśnie jedno zdanie, bo jeszcze inne mam tutaj. Znaczy zgadzam się z wami, a jednocześnie wydaje mi się, że to wcale nie jest taka stara rzecz, odkąd uświadomiliśmy wszystkim, najpierw sobie, a potem innym, że prawa kobiet są prawami człowieka i zostały wpisane do różnych dokumentów, stały się częścią systemu prawnego, w którym żyjemy. I w pewnym momencie kobiety, które jeszcze ciągle są na barykadzie, no tak jak w Polsce, możemy sobie mówić, prawa kobiet są prawami człowieka, tylko że nie mamy prawa do aborcji na przykład. I wtedy, kiedy nagle słyszymy, posuńcie się, że, bo kobiety to nie tylko kobiety, a jeszcze to, a jeszcze tamto, to jest taka jakby reakcja w pewnym sensie obronna. Po to się zdefiniowałyśmy, po to mamy to proste hasło, nie po to, żeby je dzisiaj komplikować, jeśli mamy taką sytuację, jaką mamy. Co nie znaczy, że ja mówię tutaj w jakiejkolwiek, ja raczej opisuję sytuację. Znaczy tak rozumiem reakcję tych kobiet, które bronią takiej prostego rozumienia, kim są kobiety. No to są kobiety, to kobiety, prawa kobiet są prawami człowieka i my o to od lat walczymy. I nie chcemy żadnej komplikacji w tej chwili.
Niestety to się nie udaje, to znaczy zawsze jest jakaś grupa kobiet, która w patriarchalnym społeczeństwie nie pasuje do obrazka. I na przykład w latach 70. to były lesbijki i była znaczna część mainstreamowego ruchu feministycznego i w Stanach, ale też we Francji na przykład, uważała, że lesbijki mają się trzymać z daleka, ponieważ psują obraz kobiet walczących o swoje prawa, tak? I właściwie kompromitują ten ruch w oczach większości. Myślę, że dzisiaj nikomu by to do głowy nie przyszło, bo lesbijki jakoś się znormalizowały, ale tak jak geje, tylko że geje to nie jest ta sama część układanki, to znaczy jednak geje nie walczą o prawa gejów jako prawa kobiet, ale lesbijki owszem. I myślę, że z trans kobietami, osobami niebinarnymi i w ogóle poszerzeniem kategorii płci i takim, powiedziałabym, rozmontowaniem w ogóle tej kategorii jest podobnie. To budzi lęk, bo część feministek uważa, że bez jasnej definicji nic nie wywalczymy. A my uważamy odwrotnie, że jak się będziemy nawzajem wykluczać, to nic nie wywalczymy, bo będziemy się zajmować wykluczaniem, piętnowaniem, uciszaniem, a tymczasem nasi wrogowie, czy nasi przeciwnicy, może powiem bardziej polubownie, to oni i tak wiedzą, że my wszyscy jesteśmy genderyści i że jesteśmy zagrożeniem dla tych dzieci, co to się nie urodziły, prawda, na tych plakatach, wszyscy ich szukają w Polsce. No. Więc te nasze wewnętrzne walki, one nie służą, jak sądzę. No. Słuchajcie, chyba zaraz organizatorzy was zniosą razem z tą kanapą. Tak, już właśnie minął. Bardzo dziękuję wam i państwu. Bye, bye. Bardzo, bardzo dziękujemy i tobie, Kingo, i przede wszystkim wszystkim wspaniałym osobom, które przyszły nas wysłuchać i z nami rozmawiać. I do zobaczenia też wieczorem oraz za chwilę.